Thank you.
Wydarzenia w całej ludy, zmagania się z polu, o człowieka, wolność, ojczyznę, kościół. I tu się wszystko to odbywało. Ja przypomniałem mi to całą moją powiedzmy też historię życia, bo 25 lat byłem członkiem kapłanem. A potem tutaj przyszedłem na szklane domy z ojcami. Myśmy tutaj to jakoś kształtowany, tą przyszłość. W czasie tej akademii było tyle faktów historycznych, ale właśnie historia czuje w ludzi nas patriotyzm i też miłość do ojczyzny, do kościoła. Bo to jest historia walki o wolność, o prawdę, wzajemną miłość w rodzinach, przekaz wiary, dziedzictwa duchowego, to wszystko w tej historii się ta historia obejmuje. Jestem wdzięczny, że tak przypomnieli to dzisiaj nasi seniorzy Solidarności w Nowej Hucie. Ile jest? Jaka jest Izba Solidarności Emerycka? Ile wynosi teraz? No to jest przedstawiciele 700 członków Solidarności Nowej Hucie. Bóg zapłać właśnie Solidarności, przede wszystkim pani Kazi, która jest duszą tego zespołu. Powinni to nagrać na jakiejś płytce. No to też jest lekcja patriotyzmu, wychowania duchowego i miłości do ojczyzny, miłość do ojczyzny. I wam tutaj zebranym za obecne, za słuchanie się, przesłuchanie tego, tej wypowiedzi w śpiewie, w słowie dotyczące nas samych. To jest duża historia sporu człowieka, o jego miejsce w życiu każdego człowieka, żeby go nie sprowadzać do zniewolenia, do kłamstwa, tylko budować na prawdzie i miłości. Bóg zapłać wszystkim tutaj zebranym na tej akademii poświęconej historii Nowej Hucie. Ja chciałam podziękować temu naszemu zespołowi, który istnieje już 13 lat. Jesteśmy nie tylko tutaj w Krakowie, ale i na Litwie z Polakami i zawsze towarzyszy nam ojciec Karsznia. Ci ludzie, którzy po prostu wzięli takie wielkie na siebie zobowiązanie, niesienie tak pięknej ewangelizacji, to zdobyli to zdolność od swoich rodziców, od swoich najbliższych i stąd chcą przekazywać im. Szkoda tylko, że tak mało nas chce słuchać, troszeczkę przykro, bo przecież jesteśmy tutaj znani i tą godzinę trzeba poświęcić i jakoś razem się rozwolić. Byłoby przyjemnie, ale mam nadzieję, że na raz następny to Państwa będzie więcej. A moi przyjaciele mówią tak z czystego serca. To nie jest głos aktora, ale taki serdeczny głos Polaków.